Killer Shark, czy też mały, jest najbardziej podstawową lupą w grze, a jej znajomość jest naprawdę przydatna i kluczowa w nauce całego lupowania. Dlatego też przygotowałem dla Was wszystkie podstawowe rauty na małym. Zapraszam do oglądania. Jeśli jest coś, co powinieneś wiedzieć o małym, to zdecydowanie fakt, że to jest lupa bardzo uniwersalna, możliwe, że najbardziej uniwersalna lupa w grze. Można do niej podejść od wielu stron, od jednych drzwi, drugich drzwi, od okna i z każdej strony da się poprowadzić naprawdę sensowną lupę. Wiadomo, że bardzo ciężko jest ją też zepsuć. Przede wszystkim paleta znajdująca się w środku nazywa się God paletą, oczywiście nie bez powodu. Jest to z uwagi na fakt, że jest to najbezpieczniejsza paleta na mapie. Jeśli ją zrzucisz, to killer nie ma innego sensownego wyboru niż ją zniszczyć. Nie możecie obejść. Prawdopodobnie nie możecie też przestrzelić, jeśli się schowasz w odpowiednim miejscu. Dlatego też powinieneś jej używać tylko w sytuacji, gdy killer ma realną szansę powalenia cię. Na przykład jesteś ranny lub jesteś objęty efektem narażony. W każdym razie palety tej nie należy marnować. Przejdźmy więc do samej sekcji lupowania. Podstawowych rautów mamy kilka, oto one. Pierwszy i najbardziej oczywisty, też najbardziej optymalny, polega na przeskakiwaniu przez okno od środka, następnie wbieganie od strony bez palety i ponowny skok. Jest to najprostsza i najbardziej idealna sytuacja, niestety nie dajcie się złudzić, bo ta sytuacja nie będzie wam się działa aż tak często, jakbyście chcieli. Drugi raut obejmuje fakt, że killer wie, co robi i będzie chciał zawrócić, żeby cię zaskoczyć. Jeśli zrobi to sukcesywnie, to masz wiele dróg z tej akcji, no ale na pewno nie powinieneś zrzucać po tym palety. Najmądrzej będzie okrążyć budynek i znowu kierować się tak, żeby pierwszy rut był dostępny. Jeśli to ty bacznie obserwowałeś światełko killera i przechytrzyłeś go w jakiś sposób, no to masz teraz dwie opcje. Możesz obiec chatę albo od strony palety, albo cofnąć się w stronę wyjścia bez palety i również okrążyć budynek, kończąc z rzuceniem palety. Tutaj decyduj dobrowolnie, warto dodać, że opcja od strony palety daje ci możliwość zastosowania pierwszego ruta. A co robić, jeśli zablokuje się okno? Ano śmiało obiec cały budynek aż do palety i wtedy ją zrzucić. Ewentualnie można wbiec przez środek, jeśli killer ma już bloodlusta. Jeśli wszystko pójdzie nie tak jak trzeba, no to zawsze możesz skorzystać z dwóch technik. Pierwsza to znany window tag. Opiera się na przebiegnięciu killerowi pod nogami, tym samym unikając jego pola widzenia. Szczególnie dobrze działa to na Legiona z odpaloną mocą. Druga rzecz, którą możesz zrobić, to udawanie, że zamierzasz przeskoczyć przez okno. Wtedy jest duża szansa na to, że killer pomyśli, że zamierzasz przeskoczyć przez okno, no i uderzy w nie, dając ci trochę dystansu, prawdopodobnie wystarczająco, żebyś wbiegł do środka i przeskoczył jeszcze raz przez to okno. Ostatnią rzeczą, którą chcę dodać, ale to już dla tych bardziej zaawansowanych graczy, to przede wszystkim bądźcie reaktywni. Żadna lupa na szaku nie wygląda tak samo i musisz umieć dostosować się do obecnej sytuacji. Lupowanie w DBD jest jak gra w szachy. Jeden gracz wykonuje ruch, drugi mu na to odpowiada. I tak samo traktuj tą lupę. Nie licz na to, że lupowanie wyjdzie ci zawsze szablonowo, no bo każda sytuacja jest inna. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się. Cześć! Proste leżenie jej natury brzemię. Przyjmiesz kulę, staniesz murem, mordo, liczę na ciebie. Proste leżenie jej natury brzemię. W oczach prawdę widzę jej odwieczne pragnienie. Płyniemy pod prąd, brakuje mi sił.